Akcja ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą uświadomiła władzom gminy, że wśród tych grobów, które są zdewastowane i zapomniane, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Wszystkie prace mają na celu tak naprawdę uprzątnięcie i porządkowanie terenu. Nie są to prace restauratorskie, konserwatorskie, bo na to oczywiście trzeba wykonać odpowiednią dokumentację. Natomiast no, w tej chwili te cmentarze są bardzo mocno zarośnięte, porośnięte wysokimi drzewami, krzewami, chaszczami, stąd też uznaliśmy, że jest taka potrzeba. Porządkowanie nekropolii to okazja, by poznać historię swojego rodu, dzieje swojego narodu. To swoista lekcja patriotyzmu. Na cmentarzu w Żelazowie będą wycinać chaszcze strażacy z Żelazowa i Strzegomia, a w Kostrzy pracować będą strażacy z granicy Tomkowic, Kostrzy i Goczałkowa. Docelowo chcemy również zaangażować szkoły średnie, później gimnazjalne, tak żeby tą akcję sprzątania potraktować również jako lekcję historii. Cmentarze są tak naprawdę z lat przedwojennych i to długo przedwojennych, ale też takie, w których jeszcze w okresie powojennym były wykonywane pochówki. Od lat praktycznie na tych cmentarzach nic się nie dzieje, nie są prowadzone żadne pochówki. Stąd też no, można uznać, że są praktycznie w całości nieczynne, a są w tej chwili no, bardzo mocno zapomniane. W ubiegłych 2 latach porządkowano wraz z młodzieżą niemiecką cmentarz żydowski w Strzegomiu.